Siemanko, z tej strony Dawid, witam na moim kanale. Dzisiaj wraz z... Oliwką. Z Oliwką będziemy mieli małą rywalizację. Kto zrobi lepszy pokój dla dzieci, tak? Mhm. Okej. Okay. Kto pierwszy? Ja. No dobra, to ty pierwsza, proszę bardzo. Jakie łóżko pytam? Od łóżka zaczynasz? Albo nie, od koloru. Od kolorów? No dobra. No i dawaj, dawaj. Kombinuj, kombinuj. Dobra, różowe. Czyli idziesz w dziewczynki pokój, tak? Okej. Okay. Niech będzie. Tapeta, co tu mamy za tapetkę? Muchawce, latawce, wiem. Jakie to muchawce? Nic, dobra, rób. Dawaj, co teraz będziesz wybierała? Teraz będę wybierała uszko. Uszko? No dobra, okej. Okay. No dobra, mam jakieś tam łóżeczko. Dwa szafki. Szafkę, a nie półkę? A, półkę. Fioletową półkę. No dobra. Która będzie różowa. Okej. Dobra, masz. Pasuje ci. Pamiętaj, że potem widzowie będą wybierać, kto ładniejszy zrobił pokój. Okej, no dobra. Chciałem podkreślić. Dobra. I tutaj będzie biurko, na tym miejscu. No dobra, dobre biureczko. Ale ładne stoły! A, bo to jest z nowego dodatku, na razie nie pokazujemy. Dobra. Teraz komputer będzie taki ładny. Jaki ładny? Bieżni wrzuciłaś. Ten? Okej. Okay. To jest chyba z Hello Kitty, dobrze mówię? Nie, to nie jest Hello Kitty. To jest z neonowego domku. A, no widzisz, że tak dobrze się nie znam jak ty. Hello Kitty jest biurko. Aha. No dobra, co tam teraz ładujesz? To był dywanik chyba, nie? Co? Nie wiem, co to było, nie zerknąłem. Dobra, dobra, rób sobie spokojnie, nie przeszkadzam. Piłeczka. Mhm. Teraz będę brała jakieś zabawki. Okej, okay. Jakie zabawki? Kredki na pewno wezmę. Dobra. Gitara gra. Rysunki. Rysuneczki? Gdzie masz? A, elegancko. Kto je malował? Ja. No dobra. I co teraz będzie? Dalej rysunki? Aż tyle? Tylko tyle. Teraz wezmę może tą pufę. Pufa, dobra. Czyli ty kolorowo robisz, bardzo kolorowo. Cukierki. Cukierki, no okej. Okay. Cukierki też, jak chcesz. Bo gitary nie będzie. Nie będzie gitary jednak? No dobra, cukierki. Jak A chcesz, co, cukierki. Chciałeś gitarę? Nie, no to twoje. To jest twoje. Wezmę to. Musisz bardziej łapać sobie za środek ten, bo tutaj na zaokrągleniu ci będzie się cały czas wyświetlało. Książki. Książki? Do nauki? Tylko różowe. Tylko różowe, okej. Okay. No ciekawe, czy widzą się podoba tylko różowy, tylko różowy. Od razu zdyskryminowałaś chłopaków. No dobrze, ustalmy, że ty robisz pokój dla dziewczynek. Dla siebie. A, dla siebie, okej. Okay. Ale dla dziewczyn. No dobra. Was 1000. No i super. Dobra. I teraz biorę może tą poduszę. Poduszę? Okej. Okay. No, właśnie chciałem powiedzieć, żebyś nie zapomniała. To są takie jak chcesz, tak masz. Nie ma problemu. No i co teraz dalej? O! Pyk. Taka dekoracja. No dobra, pięknie. I co teraz jeszcze dodasz? Dodam może to. Ale gdzie? Okej. Okay. Dobra, to ja się nie wtryniam. Jak ci tak się podoba, to okej. Okay. Teraz wezmę, gdzie jest ten taki automat? Jaki automat? Automat z tymi takimi Hello Kitty. Chyba było w zabawkach, nie? A nie wiem. Ej, tą gitarę. Ja, gitar nie chcę, gitar chcę, gitar nie chcę, gitar chcę. Jest ten automat, jest. Okej. Okay. Potem będę układać. I teraz wezmę to. To jest najfajniejsze. No dobra. Rzeczy. Dobrze. I co, układasz piórniczek? No, gdzie chcesz, no. Okej. Okay. No i pasuje. To będzie tu. Jak ci wszystko odpowiada, to układaj ładnie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Dobra. Teraz biorę... No co bierzesz? Jak to się nazywało? Obrazy? No. Ale ty już nie masz miejsca. Ten dalej, jak ci powiedzieć. No, co to się bierze? No nie wiem, co ty tam wybierasz. Aha, i tutaj będziesz układała, tak? A, wieszasz sobie. Mhm.
dobra. Teraz biorę te gwiazdy. Świeciły? Dobra, ładuj sobie, gdzie poświeciły. Wziąć, o dobra. Trzymasz, cały czas trzymasz w rączce. Nie trzymam. Gdzie ja to przyczepiłam? Już. Jeszcze zrobię dywan. Okej, wybierz sobie dywan. To jest twój domek, tak? Tak. Znaczy domek, twój pokój. To jest twój wymarzony pokój. No dobra, jeśli ci się podoba, nie ma najmniejszego problemu. No to ja się teraz wezmę, ty będziesz tak? robił do chłopaków, tak? No dobra, to ja robię dla chłopaków. Okej. No dobra, to teraz ja się biorę. Ja robię dla chłopaków, tak jak ty to ustaliłaś. Tak. Ale czemu ty mi ustaliłeś od razu, dla kogo ja robię? No dlatego, że ty jesteś chłopakiem. No okej, dlatego... Ej, a czemu w ogóle ty masz większy pokój, a ja mniejszy? No bo taki przegrałeś kamień papieru nożyce. Nie było papieru nożyce. No nie mówiłaś mi, jaki chcesz. Nie powiedziałaś mi, jaki chcesz. Powiedziałaś mi? Nie. No właśnie. Ogólnie myślałem, żeby zrobić ten jeden i już potem zlikwidować to i znowu, ale tak to nie będzie takiego porównania, tak to będzie ładnie wszystko widoczne, nie? No właśnie. Więc stwierdziłem, że zrobimy tak. Od razu mi ustaliła, że dla chłopaka. Dlatego, że ty jesteś chłopakiem. No dobrze, ale miał być dla dzieci ogółem. No jest dla dzieci. Okej, dla dzieci, ale ty wybrałaś już dla kogo? Z góry. Nie miałem nic do powiedzenia, bo myślałem, że zrobimy tak po prostu dla jednych i dla drugich. A ty mi każesz tylko dla chłopczyków robić. No bo ty jesteś chłopakiem, a ja dziewczyną. No rozumiem, ale no przecież... Nie trzeba robić, można było zrobić po prostu dla dwójki dzieci. Taki sam? Można uniwersalny? Jaki uniwersalny? No dobra, ja zrobię dla... Mi się ten podoba, nie wiem dlaczego, ale... Dla kogo? No po prostu dla dzieci. Po prostu dla dzieci. A widzisz? A widzisz? A widzisz? A widzisz? Ale wiesz co widzę? A tutaj są chyba biurka, nie? Ja, no. Nie. Nie, a gdzie są biurka? No gdzie, w kuchni, pomyśl sobie. A, no widzisz. A nie widziałeś, jak brałam? Nie, właśnie spojrzałem. Właśnie nie spojrzałem. No dobra. Szukamy biureczka. Zrobimy coś ładnego. A nie ma takich biurek jako biurek? No. Tylko takie ławy? Coś mnie tu oszukuje. Nie ma. Coś mnie tu oszukuje. No nie ma! Jesteś pewna? No, jestem pewna. Człowieczku. Człowieczku. Dobra, tego kąpka weźmiemy. Wiesz, że to jest stary kąp? Aha. On jest ten głośnik. Jaki głośnik? To nie był głośnik. O jakim ty głośniku mówisz? No, że nie było głośnika. Jak ja już myślałam, że to był głośnik. Ale nie będziemy o głośniku. Co ma komputer do głośnika? No normalnie jest spinany. To jest komputer, a nie głośnik z boku. No tak, no to o co ci chodzi? No. No. No, no to co? No. Nie rozumiem cię. No. Ale się nie dogadamy dzisiaj, widzę. No. Jeszcze raz powiedz no. No. Aha, no dobra. Okej, to się dogadaliśmy. I teraz pan powiedzieć no. No. O, coś mi tu wychodzi jednak. Pewnie ci się nie podoba. Podoba. Podoba ci się? No. No dobra, a ja mam takie pytanie, bo teraz ja o tym też pomyślałem. Gdzie są fotele? No w kanapie! W kanapie masz fotele? No. Gdzie jest fotel? No chyba nie. A, tutaj ci chodzi. No dobra, to dziękuję, bo ty nie włożyłeś sobie. No nie włożyłam. Bo przecież jest łóżko i pufa. A przy biurku jak będzie siedział? Ktoś? A, no sam. To sobie przesunię pufę. A, bo pufę dałaś? No. Jaką pufę masz pufę? To. Jest to. No, taki mikro. Przecież to jest... Albo piłkę sobie nie przesunię. No tak, na piłce usiądzie, nie? No. A jak... Kurczę pieczone. Nie mam tego, co chcę. Wszystko mam w tym pokoju. Wszystko masz? No. Co sobie tylko wymarzysz? Mhm. No okej, a powiedz mi, gdzie są takie krzesełka do komputerów. Krzesła do komputerów? No. Krzesła są. No właśnie nie widzę takich do komputerów. Dobra, damy taką opcję. W krzesłach. A, w krzesłach. Czyli w kuchni. No. No to co mnie źle wprowadziłaś? No przecież powiedziałam w krzesłach. Ale wcześniej nie powiedziałeś w krzesłach. Powiedziałam. Nie, wcześniej nie powiedziałaś w krzesłach. Powiedziałam. Kuchnię mi kazała, ten...
co to za mikrofon? Wcześniej powiedziałaś, że nie tu, tylko klikłaś mi tu na kanapę. Nie klikłam. Klikłaś mi chciałam na kanapę. Chciałam kliknąć w to. Aha. Okej. Co ty robisz z tym telewizorem? Daj mi spokój, mam swoją wizję. Mogę? A gdzie uciekasz mi tu? Nie uciekasz do pokoju, zostajesz ze mną, rywalizujemy, nie uciekaj. No dobra, to wybraliśmy to, pogadaliśmy sobie z Oliwią, która chciała mnie wprowadzić w błąd. No. No, tak. Chciałaś mnie w błąd wprowadzić, tak. No. Chciałaś wprowadzić mnie w błąd. No. Tak. Ja to robiłem, powiem ci szczerze, taki pokój... Żeby ktoś sobie usiadł, pograł, odpoczął. Tak, jak ty wziąłeś telewizor, to jest komputera, wiesz? A no właśnie, to jest na pewno komputer? A to telewizor? No, widać, że to jest telewizor. Ja, ale żem skwasił. Ale dziękuję za informację. Nawet nie miałeś tej klawiatury. No tak, już byśmy sobie pograli, nie? Ale by było no chyba, drogu. Żebyś wziął pady. No chyba, żebym wziął pady. O, jak ja to wrzuciłem? No dobra. To mamy, podłogę mamy. Ej, u mnie to jest kompletnie tak typowo pod... tylko i wyłącznie pod granie. No. No, widzisz? Typowy pokój. A u mnie pod uczenie. Chłopczyka. Pod uczenie, właśnie. Ty chcesz się uczyć dużo. No. Noweno coś do uczenia weź. Wiesz co, koncepcja mi się zmieniła w międzyczasie. Co? Koncepcja mi się zmieniła w międzyczasie. A co jest koncepcja? Koncepcja, czyli moja wizja, jaką miałem na pokój. Wiesz? Ha. Że na mnie nie odpowiada. Koncepcja. Koncepcja? Tak. Koncepcja. Ja się nabijasz. Z czego ty się nabijasz? Bo to ja pomyślałam. Kompetencja. Jest. Jezu kochany. Nie, no bo mi teraz nie odpowiada to, co wybrałem. Bo stwierdziłem, że... No to weź taki... trochę czarnego. Nie o to chodzi. Chodziło mi, Oliwia, o to, że zrobiłem tak typowo dla dzieci, a nie pomyślałem, że no... trochę starszych. No misie? Gdzie misie, nie? No. No właśnie. Gdzie mi tu misie pasują? Ja wzięłam. Co wzięłaś? Wzięłam tego flaminga. To świeca i te kredki. Aha. Czemu ty bierzesz huśtawkę do domu? No bo chcę, podoba mi się. Ja też kiedyś brałam, wiesz? Brałaś huśtawkę kiedyś do domu? No, na tablecie. Normalnie. No widzisz, to czemu mnie pytasz, czemu ja biorę? Dlatego, że to się nie wczuwa w rolę. Jaką rolę ci nie wczuwa? No, że na przykład na dworze są huśtawki zawsze. Aha. A ja robię taki pokój, że nie trzeba się uczyć. Aaaa. No widzisz? Nie można tak. Dlaczego? Dlatego, że trzeba się uczyć, dlatego, że to się skończy szkołę. Ale to wakacje ktoś ma i w tym momencie... Nie można. Można, tak? Nie można. Można, tak? W tym momencie ktoś ma wakacje i nie będzie... Co ty za światło dajesz? I takie jak my mamy w domu są, nie? No. Widzisz? Ale kwiaty ładne. A, no ładne, nie? Elegancko. Ile to będziesz powtarzał? Ja pierdzielę. Wiesz co, zastanawiam się tu nad pół rzeczami i nie wiem, gdzie mam cało, bo mnie tak zagadujesz, że miałem się skupić na robieniu. A ty chcesz mnie oszukać? No dobra. Powiedz mi, jak tą szafę otworzyć. O, cyk, patrz, a ja jeszcze tutaj dołożę rzeczy. Tak, jak nie ma ciuchów. Ale nie ciuchy, może właśnie nie ciuchy. Właśnie nie ciuchy, tylko rzeczy do nauki. Bo wakacje są, to są schowane. Ej, nawet jest ta walizka. No, walizka nawet jest. Poczekaj, Oliwia, musimy dołożyć rzeczy do nauki. Bo potem mnie zlincują, że dyskryminowałem naukę, a ja nie dyskryminuję nauki, tylko po prostu wakacje są. Więc pochowamy wszystko do szafy. Co to było?
Widzisz? O, mamy ulubieniaka chyba dałaś. Tak? Nie, chyba to nie był jednak ulubieniak. No ja nie wiem. To był ze... Willi. Aha. A to jest ze Willi? A ja nie wiem, z czego to jest. To wy się znacie bardziej niż ja. Serio? No. Jak ty już układasz z pieniądzami? Z pieniądzami już układasz. No patrz, jak je ładnie to zrobię nawet. Czemu te klocki dajesz? Jakie klocki? Klocki dałaś. No... O tak, o! Już takie dzieci się nie bawią klockami. To są naprawdę klocki, jesteś pewna? No to są klocki. Ja pierdziu. Dzięki ci, gdyby z ciebie to bym nie... Ten Staszek się Willi bawił. Pamiętasz, jak mama robiła ten taki salon? A może masz rację. To czemu ty brałeś klocki? No nie wiem, no, daj mi spokój. No to trzeba brać te klocki. Daj mi spokój. Czemu brać te klocki? Daj mi spokój. Daj mi spokój. Czemu dałeś te klocki? No nie wiem, czemu dałem klocki, no. Czemu dałeś te klocki? Jej, nie nabijaj się, nie nabijaj się. Ej, no musimy się to skupić, bo ja tutaj... Oliwia... Zrobisz... Ej, porównaj sobie ten pokój z moim. No, u ciebie to jest wszystko. No! U ciebie to jest dosłownie wszystko. Nie wiem po co. Bo ja zawsze myślę. A, ty z... Ja ci zawsze myślę. Zawsze myślisz. No dobrze, Oliwka, tak myślisz, to mam nadzieję, że będzie się wszystkim podobało. Po co dałeś te klocki? Już, już, nie zaczynaj, nie zaczynaj. Dobra. Okej, ja to skończyłem. Ja tak skromnie. No spójrz sobie teraz na mój, a na twój. No to elegancko, mi się mój bardziej podoba. No, widzowie ocenią. No dobra. To mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Oliwia bardzo chciała ze mną nagrać ten odcinek, więc proszę bardzo, chciałaś, masz. Więcej prowadzisz to niż ja w tym momencie. No. No. To dziękujemy bardzo i nie zapomnijcie o... Łapce w górę, dłoneczkę, subskrypcją. Z czym? Subskrypcją. Dzwoneczek, łapka w górę, subskrypcja. I komentarz. Tak? Okej, dzięki, nała. Nała.